Cześć wszystkim, dalej jesteśmy w Kofu, w prefekturze Yamanashi i dzisiaj przejdziemy się po parku, żeby zobaczyć zamek w Kofu, więc zapraszam na krótką przechadzkę. To jest wejście do parku. Co jest charakterystyczne dla japońskich zamków, to właśnie ogromne mury zbudowane z kamieni. No, widzę, że cała konstrukcja jest postawiona dość wysoko, trzeba się wspiąć. A tutaj? Czyżby to już był zamek? Nie, to nie zamek jeszcze. Jest jedna z wież strażniczych. A my tu chyba powinniśmy iść do góry, tam pani już mi jakaś wskazuje drogę. Dobra, to wbijamy na górę. Zamków w Japonii jest ponad 50 chyba, czy jakoś tak. Niestety większość z nich już jest odbudowana. One po prostu nie przetrwały za długo ze powodu na przykład wojen, pożarów. Czy większość zamków po prostu spłonęła w jakimś pożarze. I niestety większość z nich jest po prostu odbudowana. Są w Japonii tylko 3 oryginalne zamki, które przetrwały do naszych czasów. Jest to bardzo znany zamek Himeji. Potem jest Inuyama-jo, maleńki zamek niedaleko Nagoi. Oraz zamek Matsumoto, w mieście Matsumoto w prefekturze Nagano. Zamek Matsumoto jest naprawdę bardzo ładny, podoba mi się. Byłem także w Inuyamie. Inuyama jest maleńka, ale przez to wręcz urocza. Bardzo mi się tam podobało. W Himeji jeszcze nie byłem. Nie wiem, kiedy miałem okazję się wybrać. Ale ogromny mur. Himeji niedawno został odrestaurowany, więc teraz naprawdę wygląda elegancko. Jest to najładniejszy zamek w Japonii, tak wszyscy uważają. Co to za słup? Zamek ten tutaj w Kofu został zbudowany w XV wieku albo zapomniałem, chyba w roku 1600 przez Toyotomiego Hideyoshi. Potem mieszkali tutaj szogun. Ale to jest zamek? Czy nic z niego nie zostało? No to wygląda. Wejdziemy na górę, zobaczymy, czy cokolwiek tu jest. Tak, w Japonii właśnie, tak jak wspomniałem, wiele z zamków poszło z dymem. I to, co z nich zostało, to fundamenty. W wielu miasteczkach można właśnie zobaczyć pozostałości po zamkach zamiast zamków. Okej, jest opis wieży, ale jakoś wieży żadnej nie widzę. Chyba rzeczywiście wszystko poszło z dymem. Wchodzimy na górę. Okej. Jednak zamku nie ma. Ale przynajmniej widok jest ładny. Okej, tu był zamek kiedyś. Ale spłonął i już go nie ma. Zostały mury. Zobaczyć mury. Jedna pozostałość po zamku. Jakiś budynek gospodarczy. O, jest brama. No, już brama została. Później pójdziemy obejrzeć bramę. No, ciekawe, co to za monument. No i właśnie tak to jest z zamkami w Japonii. Ruina. Nic nie ma właściwie. Niektóre zostały odbudowane, niektóre nie. Nie wiem, dlaczego niektóre zostały odbudowane, ale dlaczego niektóre nie. Możliwe, że ma to jakieś podłoże finansowe po prostu. O, Fuji-san
widać. Widać górę Fuji, ale tylko fragment. Spróbuję przybliżyć. Miasto Kofu jest stosunkowo blisko do góry Fuji. No, widać górę Fuji. Odrobinę widać, jest zakryta chmurami. Przy dobrej pogodzie górę Fuji zawsze widać w Yamanashi. Góra Fuji znajduje się na skraju prefektury Yamanashi, jest bardzo blisko. Ale wracając do zamków. Większość zamków jest właśnie odbudowana, albo ich w ogóle nie ma. Jakie ja mam problem z zamkami japońskimi? Taki, że przez to, że są odbudowane, tracą swój pierwotny klimat. A to z tego powodu, że Japończycy zamiast je odbudować tak, jak kiedyś były, to oni po prostu budują konstrukcję, która wygląda niczym zamek. Przypomina to zamek, ale tylko z zewnątrz. Wewnątrz już zamku nie ma. No nie ma. W środku jest po prostu muzeum. W środku jest muzeum i to zazwyczaj nowoczesne muzeum z jakimś kinem 3D, z elegancką wystawą. I już po prostu nie ma oryginalnego wnętrza zamku. I to mi się bardzo nie podoba w zamkach w Japonii. Dlatego już przestałem do nich chodzić tak naprawdę. Bo w środku są wszystkie takie same. Fajne są do oglądania z zewnątrz. Ładnie wygląda. Tak, to prawda, przyznaję. Podobają mi się z zewnątrz, ale no w środku no to katastrofa po prostu. No chyba z tego całego zamku w Kofu to została tylko ta tutaj wieżyczka jedna. Mhm. 85 metrów wysokość. No nieźle. I co tu? Czyżby tutaj były fundamenty? No nic, no. No to tyle z zamkowania w Kofu. Jak ktoś chce obejrzeć jakiś porządny zamek, to niech jedzie do Matsumoto po prostu. Niedaleko Nagano. Naprawdę polecam. Pójdę jeszcze zobaczyć tylko bramę. Idziemy w stronę bramy. Nie wiem, czy to w ogóle jest warte oglądania. Jest samurajska toaleta. No to akurat im się udało. W środku jest łazienka. Widzę, że jest nawet sakura jedna. Już większość kwiatów jednak opadła. Ale tam jeszcze trochę jest kwiatków. Co to za monument? To mnie nie interesuje. No dobra. No i jest brama. Nie mam pojęcia, czy to jest oryginalne. Co też zostało odbudowane. Brama do zamku. Nie znam się na wojskowości Japonii aż tak bardzo. No ale samurajskie zamki jakoś spełniały swoją funkcję. Spełniały funkcję kontroli obszaru, nad którym się wznosiły. To tutaj panował daimyo, to tutaj miał swoją świtę żołnierzy, prawda? Zobaczmy to jeszcze. Ale jak już nadeszła pora, właściwie epoka armat, strzelb, karabinów, no japońskie zamki powoli odeszły w zapomnienie. Tak trudno, żeby rywalizowały, żeby mogły się obronić przed prawdziwymi armatami jednak. I już w XVII wieku w Japonii, kiedy zapanowała era rządów Tokugawów, to już przestano budować nowe zamki. Shogun zakazał w ogóle budowę chyba nowych zamków innym daimyo. I już więcej ich nie powstawało. Poza tym no, nie miały szans z armatami, z maszynami oblężniczymi. No, nie oszukujmy się. Nie można ich porównać do naszych europejskich ogromnych ceglanych konstrukcji. Aczkolwiek nie znaczy to, że nie spełniały swojej roli obronnej do czasu. No dobra, to wystarczy tego zamkowania, bo nie ma tu tak naprawdę już nic do oglądania. Tak wygląda zamek w Kofu. Proszę Państwa, spójrzcie uważnie i niech ktoś mi znajdzie tu zamek.
No więc pozdrawiam, do następnego.